wiemy, jak zakończyliśmy ten poprzedni sezon właśnie meczem na Wiśle i był to dla nas taki bardzo szczęśliwy, udany mecz, gdzie w końcówce strzeliśmy piękną bramkę i myślę, że w takich miłych nastrojach się wtedy rozeszliśmy. A teraz będziemy chcieli do tego nawiązać. Czy to się uda? Zobaczymy. Czego się można spodziewać po tym piątkowym spotkaniu? No na pewno, co możemy obiecać, że będzie walka, zaangażowanie, pomysł, jakiś plan taktyczny na to spotkanie na pewno będziemy mieli. Jak do końca to będzie przez nas zrealizowane, to zobaczymy na boisku, aczkolwiek będziemy chcieli zagrać dobry mecz, zagrać o pełną pulę i zobaczymy, jak będzie. W czym ta hiszpańska Wisła może być groźna w piątek? Z czym może być groźna? Myślę, że wzmocniła się przez ciekawych zawodników, także musimy zwrócić na nich uwagę. Na pewno wszyscy wiemy, że ta krakowska piłka to taka właśnie szybka gra piłką i też trzeba na to uważać, nie można się rozpędzić w Wiśle, bo to na pewno utytułowana i groźna drużyna. Mateusz Kuprzasz, taki środkowy obrońca, stuprocentowy? No na tą chwilę myślę, że tak.